Jeśli już, to popełniam wykroczenie. Podwójne plecy pojazdu przekraczającego granicę nie chcą ujawnić swojej zawartości. Po wielu próbach auto jedzie do warsztatu. Na miejscu. W drzwiach jest tego więcej. Celnicy znaleźli papierosy. Przemytniczka niewiele zarobi na procederze. Płacą im między 20 a 60 euro. Za 100 kartonów dostają 60 euro. Tymczasem w bagażniku przeszli do ciężkiego sprzętu. Jeszcze więcej. Z drzwiami poszło łatwo. Z bagażnikiem jeszcze się męczą. Celnicy zaczynają się pocić. Jednak widzą, że wysiłek się opłaci. I w końcu. Dziura wciąż jest za mała. Paczki papierosów nie dają się wyjąć. Przyprowadzę wózek. Tam, dokąd mój kolega wsadza rękę, znajdują się właściwe plecy, na których opierają się siedzenia. Dodali dodatkową blachę, by ukryć papierosy. Kiedy wyjęli wszystkie kartony, tu jest zatrzask. Trafiają na system otwierający podwójne plecy. Tak to się otwiera, będziemy wiedzieli na przyszłość. Skoro samochód miał podwójne plecy pełne papierosów i kartony w drzwiach, trzeba go sprawdzić od góry do dołu. Jeszcze gdzieś może być skrytka.